Dzień dobry, tu Stanisław. Na ekranie widzicie ptaka. Nazywa się ślepowron. Jest to ptak z rodziny czaplowatych. Bardzo ładny ptak. Przelatuje tu regularnie od kilku lat. Znaczy ja go obserwuję tu od kilku lat. Nie wiem, czy to ten sam osobnik, ale to jest mniejsza o to wiadomo, ale ten sam gatunek w każdym bądź razie. Dobrze, roboczo nazwę go Stefan, dam mu na imię Stefan, żebyśmy wiedzieli o którym mówię. Teraz opowiem Wam o Juliuszu. Juliusza tu nie widać. Juliusz obecnie to jest ślepowron, który obecnie przebywa za Podolszem na rzece takiej strumyczku Łowiczanka. A wiem to stąd, że ów ptak ma założony nadajnik GPS na plecach. Nadajnik ten założyli mu dr Jacek Betleja i dr Mateusz Ledwoń 6 maja 2019 roku, kiedy Juliusz miał już 3 lata, więc obecnie ma 5. To też jest dobre, bo można się rozeznać, ile faktycznie taki ślepowron żyje. Chyba że wcześniej padnie nadajnik, a ptak będzie żył dalej. To też, chociaż no, nie wiem, jaką żywotność ma urządzenie. Ma baterię słoneczną, więc ono cały czas się ładuje. Ptak ten zimował w Algierii przy jeziorze Fetzara. Jest, jak patrzyłem na mapę jego tam przelotu, to pełne takie niebieskie plamki, to są miejsca, w których był i to jezioro całe jest skropkowane. Widocznie tam mu spasowało i tam przezimował. A teraz jest nad tą rzeczką Łowiczanka. Ostatni odczyt z urządzenia był dzisiaj w nocy, o minuta po północy, czyli 12 czerwiec, minuta po północy. I tamten ptak teraz przebywa nad tą Łowiczanką. Możliwe, że też tak stoi jak Stefan i czeka, jak mu tam rybka podpłynie. Bardzo sympatyczne to ptaki. A co ciekawe, taki ptak, jeżeli na przykład nie widzimy jak leci, potrafi przylecieć tak cichutko jak sowa, nie wydając żadnego odgłosu skrzydłami. Bardzo cichutko latają. Bezszelestnie, że tak powiem. Płochliwe są bardzo, ale żeby go spłoszyć, to trzeba podejść dość blisko do niego, bo on na przykład, tak jak tu dzisiaj, obserwacja teraz, mówię teraz o Stefanie. Stefan jest w tej chwili nad rozlewiskiem Skawy, niedaleko Żeremia Bobrów. Po drugiej stronie rozlewiska przyszedł wędkarz i on się nie spłoszył, więc nie jest za strasznie płochliwym ptakiem. Po prostu trzeba być dość blisko, żeby on się spłoszył. No. Jeżeli chodzi o Juliusza, to właśnie to Wam daje namiary. Jest to strona mapa.livewistula.pl. Tam sobie jak otworzycie, klikniecie na Juliusza, to dokładnie wyświetli się Wam mapa jego obecnego pobytu i wszystkich miejsc, których żerował od przylotu z Algierii. Oprócz tego jest tam z lewej strony lista pozostałych ślepowronów, które też mają te nadajniki. Jednym tutaj niedaleko jest jeszcze Mariusz z Malca, to jest tam za niedaleko tych, Kent. Tam za Sołą, wiecie, Kęty, Soła, no w tamtych okolicach jest. Więc jak ktoś ma zacięcie do fotografowania ptaków, jeżdżenia za nimi, śledzenia, to polecam. To dobre doświadczenie jest właśnie z tymi ptakami. Można nabyć w terenie. Tak jak tu widzicie, za tym ptakiem jest ciężko dobrego tła wykroić, ponieważ siada pod takich miejscach przy brzegu, zazwyczaj przy brzegu. To nie kaczka, żeby pływał po całej wodzie. I no i drzewa, tak jak tutaj wierzby, których gałęzie sięgają kilka metrów nad wodą, robią mu cień i on bardzo dobrze widzi wtedy rybki. No ja tu pełno jest różnych kłód, patyków, bo to bobry tną, no to woda to roznosi. Mają sobie na czym po prostu czatować na rybkę. Tak jak Stefan, który tutaj cierpliwie wpatruje się. Nie wiem, czy hipnotyzuje te ryby, ale
jest cierpliwy, trzeba mu przyznać, cierpliwość ma w pobyku. Także zapraszam do obserwacji tych ptaków, kto oczywiście chce i kto lubi, bo to wiadomo, każdy ma swoje pasje i hobby. Ja wybrałem to, ponieważ lubię obserwacje ptaków, dają dużo satysfakcji. Poza tym, przebywając w takiej dziczy, tak jak tutaj, głuszy, można sobie odpocząć przy okazji od tej cywilizacji zagonionej całej. Także to tyle o Stefanie i o Juliuszu. Pozdrawiam, Stanisław, do widzenia.